Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Jest to odcinek, na który ja wyczekiwałem od ponad 2 miesięcy. Zbierałem na tym koncie paczki za każde SBC, jakie było podczas czy to Black Friday, czy to Footmas, za każde SBC ważne mecze i grałem tutaj co tydzień chyba, nie wiem, w 7 czy 6 lidze, nie pamiętam teraz, 2 mecze czy 3 i dostawałem chyba 2 paczki z 6 złotymi zawodnikami, 12 rzadkich w tej paczce jest i 2 jeszcze paczki jakieś z zawodnikami też do tego były. Plus kilka razy jeszcze grałem chyba w Squad Battles, żeby dostać jakiegoś zawodnika z wymiany foot. Jest to zdecydowanie największy pack opening, jaki robiłem kiedykolwiek. Ponad 130 paczek, mówię ponad, bo jeszcze będę do tego robił jakieś SBC, które są teraz dostępne, jak otworzę już wszystkie paczki. Myślę, że około 150 paczek będzie w tym odcinku, znaczy będzie, ja otworzę te 150 paczek. A to ile wy zobaczycie zależy od tego, jak dobre będą to trafy. Oczywiście będę wam pokazywał wszystkie najlepsze paczki. Nie mam zielonego pojęcia ile jakich paczek mam, jak widzicie tutaj paczki za 45 tysięcy, jest chyba ich z 10, potem paczki za 15, jakieś małe paczki za SBC. Potem paczki za 25 tysięcy kolejne, mega paczki, jest chyba z 10 też na pewno. Więc to są naprawdę wszystkie bardzo, bardzo dobre paczki. Liczę naprawdę, że trafimy kilka walkoutów, jedną kartę Toty. To jest wszystko co chcę, może nie być żadnego walkoutu więcej, tylko jedna karta Toty i ja więcej nic nie chcę trafiać. Także co, ja otwieram i widzimy się w pierwszym dobrym trafie. Mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej. Jak możecie, zostawcie lajka, jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie. Lecimy! I w pierwszej paczce są ekrany, nawet nie komentowałem, bo nie spodziewałem się, że w pierwszej paczce mogą być ekrany SPD. Jest to De Rossi, 83 w pierwszej paczce. Zaczynamy bardzo dobrze. Dużo to ta paczka piłkarzy prają, nie chciałem jej nacisnąć, ale udało, przez przypadek nacisnąłem. Są ekrany, jest to chyba Inform. Nie, są to zwykłe ekrany. Francja, napastnik. Lacazette, 84. Paczka z 2 rzadkimi zawodnikami i jest w niej Inform. Nie spodziewałem się, że może być coś w tej paczce dobrego, ale mamy Informa z Australii. I kolejna paczka po paczce z 2 rzadkimi zawodnikami. Mamy teraz ekrany z Kolumbii, jest to Falcao 85. Naprawdę jak na razie jest bardzo dobrze. Otworzyłem chyba z 6 albo 7 paczek jak na razie i mieliśmy chyba 4 razy ekrany. Mamy kolejne ekrany i jest to chyba znowu Inform, tak jest, już drugi dzisiaj, Brazylia, środkowy obrońca, jest to bardzo dobry Inform, z bardzo dobrymi statystykami, nisko oceniony, ale 80 chyba 3 tempa, tak jest, 79 obrony, 84 fizyki. I jest pierwszy walkout, nie mówiłem nic, bo naprawdę nie spodziewałem się, jest to Inform chyba, tak jest, Inform walkout, Szkocja, lewy pomocnik, Fraser z Bournemouth, także 84 karta, pierwszy walkout dzisiejszy. I paczka po paczce, jest to walkout. Niestety nie ma karty Team of the Year, jeszcze nie ma, mam nadzieję, że będzie. Jest to, będzie to Marek Hamzik, 87. Paczka po paczce walkout, coś naprawdę bardzo fajnego. I mamy Cuadrado, po chyba nie wiem, widzimy się po jakichś 20 czy 30 paczkach, nie pokazywałem wam tego co trafiłem, bo trafiłem chyba nie wiem, z 5-6 razy były ekrany, ale nie będę wam pokazywał po prostu samych ekranów, bo to wideo miałoby z pół godziny już teraz otwieram te paczki od chyba ponad 20 minut. A zostało mi jeszcze ponad 80, więc będę wam pokazał tylko te najlepsze trafy, jak nie ma nawet walkoutu, to po prostu przewijam. I mamy Marco Asensio w paczce za 25 tysięcy. Jest w końcu walkout, trzeci dzisiaj, czy będzie to jakaś dobra karta w końcu, niestety nie będzie to Team of the Year, jeszcze nie będzie. Tym razem są to Włochy, środkowy pomocnik Verratti, ale w końcu coś się zadziało, bo naprawdę już tu usypiałem, chyba nie wiem, z 15 minut nie działo się zupełnie nic. I mamy Informa, zeskipowałem paczkę oczywiście, bo skipuję wszystkie, tak jak mówiłem, w których nie ma walkoutu. Co za paczka teraz, Sterling, Jorginho i Cuadrado. Dwie karty 84 i jedna karta 85, naprawdę bardzo fajna paczka. Okej, teraz tą paczką będziemy równo w połowie pack openingu. Na razie to była ta gorsza połowa pack openingu, bo otwieram te od najgorszych do najlepszych paczek. I jak na razie mieliśmy 3 razy walkouty i nie wiem, myślę, że z 10-12 razy ekrany były to na pewno. I teraz mamy kolejne ekrany. Nie pokazuję, tak mówię wam, wszystkich ekranów, bo to było po prostu bez sensu. Wideo miałoby z, nie wiem, z godzinę. I teraz jest to Marquinhos, 84. I jest kolejny walkout. Paczka piłkarzy Electrum. Czy w końcu będzie ten moment? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale wierzę w to, że dzisiaj to będzie. Po raz kolejny są to Włochy, lewy skrzydłowy, Insigne, 80 chyba 7. 88. Także idziemy coraz lepiej. I dobra, zostało nam tylko i wyłącznie 30 paczek, czyli około, nie wiem, teraz 50 paczek z rzędu nie było karty wyżej ocenionej jak 80 chyba 4.
Nie tego się spodziewałem, ale teraz zostały nam same najlepsze paczki i jak widzicie mamy tu jeszcze paczkę z zawodnikami z Champions League, tak stare paczki tutaj mam, ale niestety walkoutu w niej nie będzie. Zobaczymy jaki overall będzie się nam trafi. Lewy obrońca Szkocji jest to Robertson, który jest warty chyba około 30 tysięcy, więc chyba jeden z lepszych trafów dzisiaj. No trochę więcej jak 30 tysięcy, ponad 50 tysięcy, więc to jest zdecydowanie dzisiaj najlepszy traf. I jest w końcu piąty walkout. Czy będzie to w końcu ta karta? Nie, niestety nie. Jest to inform, po raz kolejny walkout inform. I jest to znowu ten sam co wcześniej, czyli inform ze Szkocji. Fraser. I jest szósty walkout. Czy teraz to będzie ten moment? Nie, znowu nie. Teraz jest to zwykły walkout. I będzie to Nemanja Matić 86. Także szósty walkout dzisiaj. I jest siódmy walkout. W pierwszej paczce za 35 tysięcy. I znowu to nie jest to. Ale jest, zobaczymy jaki to będzie walkout. Bośnia, środkowy pomocnik Pjanić 86. Czyli siódmy walkout. Przeszliśmy do trochę lepszych paczek i teraz mniej więcej co 3-4 paczki miałem walkout. Okej, zostało jak widzicie 10 paczek za 45 tysięcy i jedna paczka za 50 tysięcy. Z każdą kolejną paczką naprawdę coraz mniejsze szanse mam, mniejsze nadzieje, ale wciąż wierzę, że trafimy tą kartę. Teraz mamy informa. Anglia, napastnik Dini chyba, tak? Deney. Jest ósmy walkout. Czy będzie to teraz? Nie. Wciąż nie. I chyba to się dzisiaj nie stanie. Jest to po raz kolejny Miralem Pjanić 86. I dobra, wszystko sprowadza się do ostatniej paczki za 50 tysięcy. 129 paczek. 8 razy był walkout. Myślę, że z jakieś 20, może parę razy były ekrany, które pokazywałem wam może za 4-5. Jeżeli jeszcze w tej paczce nic nie trafię, to mam jeszcze paczki do odebrania za Division Rivals, ale tam paczki nie są jakieś najlepsze. Także otwieramy ostatnią paczkę. Czy się stanie to w ostatniej paczce? Niestety nie. Chociaż są ekrany, chociaż tyle. Francja, bramkarz. Rufie. No cóż, 130 paczek bez karty. Team of the Year niestety, niektórzy robią złotą wymianę, paczkę z dwoma zawodnikami i trafiają w Team of the Year, niektórzy otwierają ponad 130 paczek, tak jak ja to zrobiłem dzisiaj i nie trafiają praktycznie nic, naprawdę spodziewałem się, szczerze mówiąc, że cokolwiek naprawdę dobrego się uda trafić z jakąś kartę powyżej, nie wiem, 200-300 tysięcy, chociaż jedną z tych 130 paczek praktycznie zbieranych przez 3 miesiące. Nie udało się, mamy jeszcze te 4 paczki, wątpię, że w nich coś trafię, jeżeli coś trafię, to oczywiście wam to pokażę. No cóż, także to była tyle. Ostatnia paczka w dzisiejszym odcinku. 130 ponad paczek. 8 razy walkout, ponad 20 razy ekrany, którego widzieliście tylko kilka. Jak możecie, zostawcie lajka na pocieszenie. Jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie. Otwieramy ostatnią paczkę dzisiaj. I niestety bez nawet ekranów. Czyli takie podsumowanie krótkie tych 100 ponad 30 paczek. I powiem wam szczerze, że miałem robić coś takiego samego na Tocy, zbierać od teraz, od stycznia do mniej więcej maja na tym koncie, ale nie wiem czy jest sens patrząc na to co się dzisiaj stało. Myślę, że będę po prostu otwierał paczki po prostu na SBC jak będą ważne mecze na moich odcinkach i tak dalej. Chyba, że chcecie, żebym zrobił taki sam odcinek na Tocy, gdy się pojawią, żeby mieć, nie wiem, myślę 200-250 paczek, bo to jest aż 4 miesiące. Jeżeli chcecie, to napiszcie w komentarzu, żebym coś takiego zrobił. I co, widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Na razie.